rozpoczęła się polska prezydencja, czyli przewodniczenie Rady Europejskiej w Unii Europejskiej. Rozpoczęła się niezbyt ładnie. Donald Tusk miał dobre przemówienie inauguracyjne w Parlamencie Europejskim, ale to, co Zbigniew Ziobro zrobił, to już był przejaw zaniku jakiejkolwiek klasy z jego strony. Dobrze odpowiedział Marek Siwiec, że on po prostu nie powinien krytykować czegokolwiek, bo to on doprowadził do tego, że ludzie bali się siedzieć w domu o 6 rano, niewinni ludzie. Mam nadzieję, że ta prezydencja nie będzie wykorzystana przez Platformę Obywatelską dla celów wyborczych, bo to byłoby bardzo złe. Prezydencja jest prezydencją wszystkich naszych obywateli, a nie Platformy Obywatelskiej. I czym szybciej Platforma to zrozumie, tym lepiej, bo może się obudzić z daleko idącym niezrozumieniem obywateli. Też miałem problem, a nawet było mi bardzo przykro za postępowanie prokuratury okręgowej w Łodzi, badającej wszystkie sprawy, które były konsekwencją tragicznej śmierci Barbary Blidy. Aż szkoda mówić. Ja, to wszystko widać było taką działalność solidarności korporacyjnej, aby nie urazić czy nie doprowadzić do odpowiedzialności tych ludzi, którzy moim zdaniem byli winni. W tej sprawie ja mam zawsze zasadę, że w innych sprawach, nie znając akt, się nie wypowiadam. A w tej sprawie znam akta, znam materiał dowodowy. I muszę powiedzieć, że to, co robi prokuratura łódzka i zrobiła, to po prostu jest arcy nieprofesjonalne. Albo brak wiedzy, albo intencjonalne działanie. A jak intencjonalne działanie w celu obrony innych prokuratorów czy ludzi służb specjalnych, to będę rozmawiał z prokuratorem generalnym Andrzejem Szeremetem, żeby tym się zajął. Bo tak w demokratycznym państwie prawnym prokurator czy prokuratorzy nie powinni postępować.